dzień doberek boberek, witajcie w nowym Daily Vlogu. Bardzo się cieszę, że tak dobrze przyjął się ten ostatni vlog, czyli vlog z kilku dni. Bo zapytałam was tam, czy podoba wam się taka opcja, czy chcielibyście, żebym raz na jakiś czas robiła coś takiego. No i wygląda na to, że jednak tak. Więc myślę, że raz na jakiś czas będę robić właśnie taki vlog z kilku dni. Fajna opcja, żeby wam pokazać po prostu takie najfajniejsze momenty z każdego dnia, właśnie z kilku dni. A dzisiaj postanowiłam, że będę nagrywać. Co prawda nie będzie się działo nic jakiegoś tam specjalnego, nie wiadomo czego, ale ja wiem, że wy lubicie właśnie takie normalne, życiowe vlogi, chyba najbardziej. Wybieram się dzisiaj na spotkanie z Chris, na urodzinową kawkę i ciacho, na którą ją zaprosiłam. Fajne miejsce, więc wam pokażę. Oczywiście muszę załatwić masę spraw takich normalnych, codziennych, życiowych. Może dzisiaj wstawimy jakiś przepis, bo ostatnio też ktoś napisał do mnie, że te przepisy, które ja wstawiam z kuchni włoskiej, nie tylko, kiedy Max gotuje, bardzo fajnie się u tej osoby sprawdzają i testuje sobie i sprawdza i gotuje i lubi i tak dalej. Zresztą czasami mi też piszecie, że lubicie te nasze przepisy, więc może dzisiaj uda się nam coś wstawić. Także słuchajcie, nie przedłużam, lecimy z tym vlogiem. Dzisiaj widzę się z Chris na urodzinowej kawie i mam dla niej taki prezent. Patrzcie, jaki piękny bukiet. Najchętniej to sama bym go sobie zostawiła tutaj w domu, ale słuchajcie, on tak pachnie i te róże po prostu. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Jak dla mnie jest przepiękny. No ale oczywiście to ona musi być zadowolona. Jestem bardzo ciekawa, jaka będzie jej reakcja, bo kompletnie się nie spodziewa, że dostanie ode mnie taki prezent. Zrobiło się troszkę chłodniej i powiem wam, że bardzo dobrze. Całkiem fajną mamy dzisiaj pogodę. 21 stopni ma być. Zarzuciłam sobie marynarkę z Zary. Pod nią mam ten sweterek, który przywiozłam z Włoch. Białe spodnie z Zary, tenisówki Deichmann, torebka Michael Kors, okulary Just Cavalli. Zabieram bukiet i jadę na spotkanie z Chris. Pokażę wam może miejsce, w którym się dzisiaj umówiłyśmy, bo jest nawet fajne, całkiem fajne. Włosy związałam sobie w koczek, żeby też było mi wygodniej. Ruszam, bo muszę jeszcze zatankować samochód, podjechać do paczkomatu i uciekam do centrum. Ona, proszę bardzo. Jeszcze 40-letnia ja. Właśnie chciałam powiedzieć, witam w gronie ryczących czterdziestek. Jak się czujesz? Coś, ale pewnie dużo więcej osób to zobaczy, więc się ugryzę w język, bo nie każdy skuma mojego żartu. Dobra, dobra. Powiedz mi, jak się czujesz już po 40? Czy dużo się zmieniło w twoim życiu? Bardzo dużo, prawie nic. Cały czas nieustające pasmo sukcesu. Ale chciałam wam powiedzieć, że była tutaj grana wspaniała podróż króciutka do Wenecji. Tak jest. To przebiegła super. Tak, to był spontan. Stwierdziliśmy, że nie zostajemy w Polsce, jako że ja kocham podróże i podróże to jest, jak tylko dasz mi powód do tego, żeby odbyć jakąkolwiek podróż, to ja już jestem do tego. Tak. No i padło na Wenecję, bo Wenecję już kiedyś odwiedziłam, ale niewiele z niej pamiętałam. Chciałam pokrywać gondolą na swoje 40 urodziny. Wszystko się udało. I się wszystko super. Udało. Chciałam powiedzieć, że ta pani ma tak przepiękne zdjęcie na Instagramie, w koronie, w sukni, na gondoli, że musicie to koniecznie zobaczyć. Zapraszam, troszkę mnie to kosztowało, no, gorące chwil w sukience. Tak się domyślam. No to jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Chciałam wam pokazać, co przywiozłam ze sobą z paczkomatu, ale jak widzicie, pipeta,
Pipeta się tutaj uwaliła. Proszę, Pipeta. Tak, jest folia, jest reklamówka, kot musi być, słuchajcie. No nie może być inaczej. Już wam pokazuję, co tutaj takiego mam. Postanowiłam wymienić poszewki z tych poduszek, które tutaj widzicie, na właśnie takie. O, jedna M, druga A, które są wykonane z takiego pięknego, przyjemnego weluru, obszyte srebrnym sznurem. Tutaj mamy też taką srebrną aplikację, zobaczcie. Zamówiłam je w rozmiarze 45x45, bo takiej wielkości są właśnie te poduszki. Ale obawiam się, że jednak będą za małe. Zamówiłam je sobie ze sklepu Decoradore internetowego, żeby nie było. Ja już mam poduszki, w sumie to poszewki, zamawiałam sobie właśnie z tego sklepu, więc wiem doskonale, jaka jest jakość, jakie jest wykonanie, mam już ten sklep sprawdzony i gorąco wam polecam, bo naprawdę są po prostu świetne, no, wyglądają przepięknie, cenowo ponad chyba 120 zł, jakoś tak, ale to też oczywiście zależy od materiału, od wielkości, od wzoru, który sobie wybieracie. Natomiast jestem ciekawa, czy te poduszki, które tutaj mam, zmieszczą mi się do tego, więc zaraz sobie je przełożę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało i czy w ogóle uda mi się je przełożyć. No na ścisk, słuchajcie, na ścisk ledwo się udało, to już ta poduszka z lamania jest większa. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Dokładnie mierzyłam i sprawdzałam, co jak powinno być 45x45. Chyba to jednak źle wymierzyłam. No, w każdym razie wygląda to całkiem fajnie, powiem wam, że mi się podoba. Muszę jeszcze dokupić kilka rzeczy, bo naszło mi właśnie takie zmiany tutaj w sypialni. Dzisiaj powinna też przyjść nowa szafeczka, która będzie stała tu. O! Więc mam nadzieję, że kurier z tą szafeczką dotrze i też będę mogła wam ją pokazać, ale ten kolor jest piękny, tego granatu. Naprawdę jest przepiękny. A ja właśnie przygotowałam sobie warzywa, umyłam, obrałam, wyczyściłam i będę robić leczo na jutro. Tak sobie wymyśliłam, że w sumie dlaczego nie, dawno nie jedliśmy, a będziemy mieć przy okazji już gotowy obiad na jutro. Przebrana? Wygodne buty? Lecę zrobić dzienną normę kroków. Kochani, ponieważ prosicie o więcej przepisów Massimo z kuchni włoskiej i nie tylko, no to dzisiaj Max gotuje. Co będziesz robić, kochanie? Dzisiaj? Pasta fagioli. Pasta fagioli. Zobaczcie, mamy tutaj oliwę z oliwek, pietruszkę, czosnek i Max właśnie wrzucił boczek, który będzie podsmażać. Teraz godzino bianco. No tak mniej więcej pół kieliszka, szklanki białego wina. No i teraz po chwili dodajemy fagioli rossi, fasolkę, ale czekajcie, dodajemy tą fasolkę bonduelle. Zobaczcie, tą fasolkę po bretońsku, czyli tą w takim sosie pomidorowym. Tak
tak mniej więcej po minucie Massimo dodał tutaj, widzicie, wodę. Ile tej wody dodałeś? 3 szklanki wody, tak? Mhm. No i teraz musimy poczekać tak mniej więcej 10-15 minut, aż tutaj wszystko nam się ładnie zagotuje ze sobą, zwiąże. Tak, Massimo jeszcze dodał szczyptę soli, szczyptę pieprzu i jak już będzie się gotować, to wtedy będziemy tutaj dorzucać makaron. A co to za makaron? Conchigliette. Tyle słowy, bo la pasta mischiata, ma la vendono solo a Napoli. Dobra, pasta mischiata nie mamy w domu, więc mamy te conchigie. No dobra, teraz. Okej. Okay. No i teraz słuchajcie, makaron będzie się tutaj gotował. Zobaczycie później, jaki fajny efekt z tego wychodzi. I jakie przepyszne danie. Dobrze, moi drodzy, to jest ten moment, że czas najwyższy się z Wami pożegnać. Końcówka vloga. Coś mi się zdaje, że ten vlog będzie krótki, ale mam nadzieję, że treściwy. Wiem, że Wy lubicie takie dłuższe filmy, ale obiecuję Wam, że w przyszłym tygodniu będzie kilka takich właśnie dłuższych filmów. W tym jeden kosmetyczny, który mam nadzieję, że okaże się dla Was bardzo ciekawy. Natomiast powiem Wam, że mamy już mniej więcej ustaloną datę naszego wyjazdu do Włoch, z czego bardzo się cieszę. Kto nas tutaj śledzi, kto mnie śledzi, ogląda od dłuższego czasu, ten doskonale wie, że sierpień jest miesiącem, kiedy wyjeżdżamy na wakacje do Włoch, do naszej włoskiej rodziny. W tym roku nie lecimy samolotem, tak jak było w zeszłym roku, tylko znowu jedziemy samochodem. A to oznacza, że będziemy zatrzymywać się w różnych miejscach na trasie. Jeszcze co prawda nie ustaliliśmy na 100%, jakie to będą miejsca, ale najważniejsze, że mamy już daty wyjazdu. Oczywiście musimy to spiąć jeszcze tak już na 100%, bo to też jest uzależnione od moich bliskich, od osób, które zajmą się naszym kotem, bo przecież nie zabieramy kota ze sobą, nie jedziemy z nim w podróż. Nie ma takiej w ogóle możliwości, ponieważ siostra Massimo Daniela ma briciolę, którą też już znacie, psa, więc pies i kot w domu, które się nie znają, nie, w ogóle nie ma takiej możliwości, więc oczywiście kotem trzeba będzie się zająć, więc też musimy dopiąć jeszcze trochę tam te kwestie właśnie tego, kto będzie się kotem zajmował, co i jak, ale najważniejsze, że już mamy mniej więcej ustalone, kiedy wyjeżdżamy i możemy się pomału ze wszystkim organizować i wiecie co, bardzo potrzebuję tych wakacji. Mimo tego, że w tym roku było dużo wyjazdów, to było też bardzo dużo pracy. Naprawdę, w ogóle ten rok to jest w ogóle jakieś szaleństwo, słuchajcie, jak tak patrzę na to, co się dzieje w każdym miesiącu, a porównuję sobie do tego, co działo się w zeszłym roku, to po prostu zastanawiam się, jak to jest wszystko możliwe. Tyle się w tym roku dzieje, tyle rzeczy ogarniamy, takie rzeczy ogarniamy, nie wiem, jakieś szaleństwo, czy to możliwe, że po 40 właśnie tak upływa życie, kto wie, ale potrzebuję tych wakacji, potrzebuję tego wyjazdu. Chcę sobie odpocząć, no oczywiście, że będę nagrywać vlogi, zobaczymy jeszcze co i jak, a jak z tymi vlogami będzie, jak z tymi nagraniami, to też jest taka fajna odskocznia od tej codzienności tutaj, od tego życia tutaj, więc wiem, że właśnie jest kilka osób, które czeka na takie vlogi. Oczywiście, zanim jeszcze wyjedziemy, muszę wszystko poplanować, co jest związane z pracą, więc ten miesiąc jest też takim dla mnie miesiącem, gdzie właśnie muszę wszystko dobrze zorganizować, muszę wszystko dobrze dopiąć, przemyśleć sobie, jak będą publikacje w sierpniu, jak ja to będę robić, w jaki sposób, jak będą się pojawiały materiały, czy będą tak często, podejrzewam, że nie, jeśli chodzi o rolki na Instagramie, raczej nie będą codziennie, tak jak są do tej pory, no ale zobaczymy, na razie nie chcę nic mówić, bo no mówię, no muszę to wszystko po prostu sobie teraz ułożyć, zorganizować, a wiecie, tu jest tak, praca, tu życie normalne, prywatne, codzienność, tu jeszcze organizacja przyszłego miesiąca, która będzie prawie cały poświęcona właśnie na wakacje, no zobaczymy, ja wiem, że dam radę, ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, rozgadałam się, ale słuchajcie, właśnie, jak już jesteśmy w kwestii wakacji, dajcie znać, jak wyglądają Wasze plany, czy gdzieś się wybieracie, czy już może gdzieś byliście, gdzie planujecie wyjazdy, jakie wyjazdy, czy zostajecie w Polsce, a jakie lubicie wakacje. No jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda, bo chyba na ten temat nigdy tak nie rozmawialiśmy w komentarzach, a wiecie, że ja lubię z Wami rozmawiać, zawsze odpisuję na wszystkie Wasze komentarze, więc też jestem ciekawa, jak to u Was wygląda.
dajcie koniecznie znać. Będzie mi bardzo, bardzo miło poczytać właśnie takie wasze komentarze. Dobra, kończę. Do zobaczenia. Widzimy się, kochani, w następnym filmie. Pa!